Teraz. Tak, zaczniemy od dziewczynek. Ja przeczytam listę startową. Uwaga, zgłosiło się 15 dziewczynek. Jest tak: Agnieszka Wierucka, Sandra Wiśniewska, Weronika Kalinowska, Ala Sawicka, Jula Zubik, Karolina Kowalska, Julia Dąbrowska, Magda Wolanin, Julia Sawicka, Wiktoria Chałupka, Kinga Koczara, Klaudia Krupa, Malwina Sosnowska, Karolina Gajewska i Karolina Zmitruk. Urodziło nam się mnóstwo Karolin, a chłopców niewielu. Mamy tylko Pacyna oraz Norbert Czemionek. Kochani, to jest lista startowa pierwszej konkurencji, a konkurencją to jest slalom między tyczkami. Uwaga, stajemy teraz już na linii startu, za chwilę rozpoczynamy start. Startują jako pierwsze dziewczynki. I na przemian, chłopcy proszę stoją już tam na też linii startu. Raz wystartuje dziewczynka, raz wystartuje chłopiec, żebyście nie zmarzli. Gotowi jesteście? Uwaga, jako pierwsza startuje Agnieszka Wierucka. Agnieszko, podnieś rączkę, jeżeli jesteś gotowa. Pani sędzio, jest gotowa. Uwaga. I wystartowała. Wystartowała Sandra Wiśniewska. Przypominam, że prowadzi w tej konkurencji. Nie mam teraz czasu. Wystartował. Co ty chciałeś? I już mamy, brawo. I wystartował. Uśmiechem na twarzy jedziemy, bo telewizja kręci. Jest, dobra. Startujemy. Wystartował. Przygotujcie się do drugiej konkurencji, ale zanim to nastąpi, musimy ukończyć tą. Dobra, Radek już jest na mecie. Jura Zubik. Rozstać się. Jeździ? Ale tu proszę bardzo, ci po mojej lewej ręce, Agnieszka Wierucka przed Alą Sawicką. Uwaga, teraz startuje Karolina Kowalska. No, tutaj to będzie. Startowała. Pięknie, Lońka. Uwaga, a teraz startuje Patryk Młokosiewicz. Uwaga, stop. Startuje Magda Wolanin. Magda, rączka do góry, pokaż nosie, gdzie jesteś. Dobra, uwaga. Start. Dobrze, Magdalenko, jeszcze. Wystartował. Jak na razie ostatni zawodnik. Nie wchodzimy na lodowisko, proszę na bok zupełnie. Tutaj się już nie kręcić i na bok. Wystartował zawodnik, którego za chwilę przestawię. Przybywa nam zawodników, kochani, dlatego też taka przerwa jest. Wystartował. Lista nam się powiększa startujących. I jest. Mariusz. A teraz startuje Wiktoria Chałupka. Wiktoria. Proszę, Wiktoria, jesteś gotowa? Tak. Wystartowała. Wiktoria uzyskała 14 sekund 50 setnych. A teraz startuje chłopiec Damian Kotlarek. Damian, rączka w górę. Dobrze, widzimy ciebie. Uwaga, za chwilę start. Trenujemy, bo w przyszłym roku na Mistrzostwa Polski pojedziecie. I już mamy Damiana na mecie. Kinga gotowa? No i wystartowała. Oto wyższa szkoła jazdy. Przynajmniej szybsza. Proszę.
Kinga uzyskała 8,81 i jest to drugi rezultat. Prowadzi w tej konkurencji. Dobrze, Damian, jeszcze trochę. To jest taki fajny bieg na lodzie, to jest niezwykle trudno. I to byłoby chyba już, chłopców mamy aż 12, trochę mało. Kto jeszcze z chłopców nie startował, a chce startować? Damian jest na mecie. 17:31, 12 chłopców startowało. A teraz startuje Klaudia Kropa. Klaudia, jesteś? Uwaga. I wystartowała Klaudia Kropa. Klaudia uzyskała 13 sekund 90 setnych. Jeszcze troszkę, 2 metry przed metrą, ale to nie szkodzi. Już jesteś. .33,87 taki czas uzyskała Karolina. Monika Tyrola. Fajnie. Dobra. Monika, jesteś już na becie, tak? Przedostatnia zawodniczka wystartowała. Wielkie brawa, Sandra Składowska. I już Sandra jest na trasie. Sandra, schodzimy na bok, nie przeszkadzamy. Nie szkodzi. Jeszcze troszkę. Na razie tylko jeden upadek zaliczyłaś. Teraz klęknięcie, to nie szkodzi. Jeszcze troszkę, Sandra. Szybciej. No to jest niezwykle trudno. Gośka! Ala Sawicka 36,06. I te dwie pierwsze zawodniczki będą startowały jeszcze raz, bo skróciliśmy dystans. Kolejna zawodniczka. Tylko w sporcie rekreacji nauczycie się, no, poprawnie jeździć. Kochani, wystartował zawodnik czy zawodniczka? Chyba zawodnik, tak jest. No i dawaj, ruchy! Dobrze, moi mili, jeszcze trochę. No i to była jazda właśnie tyłem. Karolina Kowalska uzyskała 7,94. Jest dziewczynka. My ustalamy zasady. I jest na miejscu. No mówię, po 15 lat i dzieci 8 lat jak to. Dobra, dziękujemy. Tak. Wśród dziewcząt zwyciężyła Karolina Kowalska. 8,25 sekundy. Proszę do nas już tutaj, Karolina. Miejsce drugie zajęła Kinga Koczara. Miejsce trzecie Agnieszka Wierucka. Nie pochęta, nie pochęta.